Ustalone czy zaproponowane wynagrodzenie jest najwyższym wynagrodzeniem wśród prezydentów naszego województwa i jednym z wyższych wśród najwyższych wśród prezydentów w ogóle w kraju. Wiadomo, że na wynagrodzenie prezydentów miast reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, która określa widełki, w jakich one się powinny mieścić, i dodatkowe ograniczenie na te wynagrodzenia nakładają też przepisy dotyczące wynagrodzeń komilowych. Wynagrodzenie, które jest proponowane, jest bardzo bliskie temu ograniczeniu komilowemu, więc jest, można by powiedzieć, najwyższe z dopuszczalnych. I wszystko to dzieje się w mieście, które należy do leży na terenie najuboższego powiatu ziemskiego, w mieście, gdzie wynagrodzenie średnie należy do najniższych w kraju, jeśli nie jest najniższe, w mieście, gdzie ogromna ilość ludzi, którzy mają zatrudnienie, pracuje za minimalną płacę krajową, i w mieście, gdzie bardzo duża grupa obywateli w ogóle nie ma pracy. W związku z tym myślę, że przyzwoitość nakazywałaby, aby znajdowało to również odzwierciedlenie w pensji prezydenta miasta. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla tego stanowiska w widełkach może wynosić od 4800 do 6200. Proponowałbym, żeby wynosiło 4800. Dodatek funkcyjny, dobrze, jest 2000 zł, czyli taki, jak jest proponowany. Dodatek specjalny, który jest uznaniowym dodatkiem, proponowałbym, aby niekoniecznie musiał być w maksymalnej wysokości 40%, ale żeby zacząć od 20%, motywując pana prezydenta do tego, aby działał w kierunku tym, aby więcej zaczęli zarabiać mieszkańcy w tym mieście. Wtedy wyniósłby 1360, a nie 2720. Za to oczywiście obligatoryjny dodatek za staż pracy, co w sumie dałoby wynagrodzenie na poziomie około 9120, czyli 9500 zł. I myślę, że to byłoby w dalszym ciągu relatywnie, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, o których mówiłem, wynagrodzenie godziwe. Szanowni Państwo radni, ja przed chwilą usłyszałem kilka nieprawdziwych informacji z ust pana radnego Andrzeja Wyszyńskiego, stąd też pozwoliłem sobie poprosić o głos i zdementować te nieprawdziwe informacje. Po pierwsze, usłyszeliśmy tutaj przed chwilą wszyscy, że prezydent ma najwyższe wynagrodzenie ze wszystkich prezydentów na województwie, a nawet w kraju. Chciałem przypomnieć, że zdecydowana większość prezydentów w Polsce, miast porównywanych jak ludzi, czyli większych, ma dokładnie takie same wynagrodzenie wynoszące 12 360 zł. Informacja być może, która sprowokowała pana radnego Wyszyńskiego do tego, że ma najwyższe, być może pochodziła z jednej z gazet, gdzie chyba tutaj, że Gazeta Pomorska w październiku zrobiła zestawienia na podstawie oświadczeń majątkowych prezydentów naszego województwa, które to, jak wiemy, każdy samorządowiec publikuje na stan na 31 grudzień poprzedniego roku. Pan prezydent Malinowski rzeczywiście wyszedł w tym zestawieniu bardzo, bardzo dobrze, gdzie każdy przeciętny czytelnik mógł sobie podzielić przez 12 miesięcy i mu wyszło, że rzeczywiście nasz prezydent zarabia najwięcej. Natomiast chciałbym tu przede wszystkim podkreślić, że w samorządach mamy coś takiego jak nagrody tak zwane jubileuszowe. Wszyscy, którzy kiedyś pracowali w przedsiębiorstwach państwowych, jeszcze to wiedzą, co to jest jubileuszówka. Panu prezydentowi w roku 2013 przypadło po prostu 45 lat pracy zawodowej i w związku z tym z automatu, z mocy ustaw otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego. Stąd też, jeżeli się podało w tej gazecie tylko wynagrodzenie roczne, to być może przeciętny czytelnik mógł mieć informację taką, że nasz prezydent zarabia nie wiadomo
Jak? Kolejna informacja, nie podam tylko w tym usłyszałem, że Grudziądz leży na terenie powiatu ziemskiego najbiedniejszego w kraju. Panie Radny, Grudziądz jest powiatem, jest miastem na prawach powiatu, jest powiatem grodzkim. I gmina miasta Grudziądz leży na terenie powiatu grodzkiego, a nie ziemskiego. Mamy dwa powiaty grudziąckie. Następnie usłyszeliśmy, że jest bardzo duża grupa osób bez pracy, bez robocia na koniec miesiąca listopada, wynik około 16%. Mogę, wielokrotnie to powtarzaliśmy, rzeczywiście jest pewna grupa osób, które nie mogą znaleźć pracy, ale jest bardzo, bardzo wiele dzisiaj oferowanych miejsc pracy. Znowu mógłbym wymieniać te firmy, które szukają pracowników. Być może ta praca nie jest idealna, natomiast też wiem z rozmów z pracodawcami, że to już nie jest praca z najniższym krajowym. Stąd też dziwię się tego typu stwierdzeniom. I ostatnia rzecz, propozycja pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego, żeby prezydent Grudziądza zarabiał 9120 zł brutto, zaznaczam, czyli gdzieś na rękę około pewne 7000 zł za pracę 7 dni w tygodniu, praktycznie każde popołudnie, każdy weekend, w każdą sobotę, w każdą niedzielę. Dla przypomnienia, bo być może pan Andrzej Wiśniewski jako prezydent zapomniał, ile wynosił, ile otrzymał pensję od Rady Miejskiej w 2002 roku. Panie Andrzeju, przypomnę, było to 10 260, a po 12 latach pan swoją następcę chciałby obniżyć wynagrodzenie na starcie w kolejnej kadencji o ponad 1000 zł. I dla informacji, wtedy najniższa krajowa w roku 2002, kiedy pan otrzymał 10 261 zł, na dzień dobry wynagrodzenia najniższa krajowa wynosiła 760 zł, a dzisiaj najniższa krajowa wynosi 1680, a od 1 stycznia będzie to kwota 1750 zł. Wtedy bezrobocie było rzędu 30 paru procent, dzisiaj jest o połowę niższe. Wynagrodzenia odnosiłem się do kwoty tej, która tu została zaproponowana w uchwale. Chociaż znam oczywiście te doniesienia prasowe, one też są jakimś źródłem informacji, ale ja się odnosiłem tylko i wyłącznie do tego, co zostało tutaj zaproponowane. Natomiast ja oczywiście doskonale wiem, że Grudziądz jest miastem na prawach powiatu, tylko chciałbym przypomnieć, że dlatego przywołałem Wojewódzki Powiat Ziemski, że on zajął bodajże 380 miejsc wśród powiatów w Polsce. Natomiast zwracam też uwagę, że w tym najbiedniejszym powiecie ziemskim średnia płaca jest wyższa niż średnia płaca w mieście. Niewiele, ale jest wyższa, co też o czymś mówi. No i chciałbym, bo oczywiście możemy być opowiadać bajki o tym, ile to tam bezrobocie spada i jacy jesteśmy wspaniali. Natomiast prawda jest taka, że tysiące Grudziądzan wypędzono na emigrację, że kolejne tysiące pracują za najniższą, co stało się normą tutaj. I panie prezydencie, o to proszę spytać pracodawców, proszę o to spytać ludzi, którzy pracują, i wtedy dopiero zdobędzie pan informację o tym, jak wielka grupa tych osób pracuje za najniższą, jak wiele wśród tej tak zwanej pracy jest tak zwanej pracy pozornej, którą gdzie ludzie udają pracę, bo na nieustannych stażach i tak dalej. Ale to jest jakby dyskusja na zbyt wielowątkowa, żeby ją tu prowadzić. Ja powiedziałem, czy określiłem, ile w mojej ocenie może wynosić i powinno wynosić wynagrodzenie prezydenta Grudziądza, ponieważ uważam, że takie byłoby przyzwoite i właściwe w stosunku do tego, w jakich warunkach żyją mieszkańcy i jak to miasto jest zarządzane. To jest moja propozycja, można ją przyjąć lub odrzucić, deklarując wtedy jakby rzeczywiście swoje spojrzenie na nasze miasto, na warunki, w jakich ludzie żyją, na możliwości rozwoju, jakie w tym mieście mają i tak dalej. A mówiąc to, że co to jest za argument, że prawie wszyscy prezydenci tyle zarabiają. No jest chyba jednak jakaś różnica między miastami, które kwitną, typu Wrocław, Poznań i tak dalej. Tam rzeczywiście prezydenci zarabiają też po 12 tysięcy złotych. Tutaj mamy do czynienia z miastem, z którego ludzie masowo uciekają, które tonie w długach i wynagrodzenie jest takie samo. Myślę, że to jest tylko dodatkowy argument za tym, żeby się nad tą propozycją bardzo
wnikliwie pochylić i ją przemyśleć. Prezydencie, Panie Rado, chciałbym tylko jeszcze uzupełnić, bo chciałbym powiedzieć, że w największych miastach typu wymienione przez Pana Radę Andrzeja Kwiatkowskiego, Poznań, Wrocław, prezydenci zarabiają dużo więcej, dlatego że dorabiają sobie w radach nadzorczych pod ustawą wykominową. W Grudziądzu tego nie ma i nigdy na to zgody nie braliśmy. Kwiatkowskiego można stwierdzić jeden bardzo ważny wniosek, że jest znacznie więcej pracy w Grudziądzu, mam na myśli pracy pana prezydenta, w związku z zapóźnieniami, w związku z sytuacją, jaką pan Andrzej Wiśniewski przedstawił. Pan prezydent powinien dostać tyle, ile proponujemy w uchwale. Bo z tego wynika, że jeśli jest wszędzie pięknie, ładnie, że niewiele można wysiłku włożyć, żeby miasto Poznań piękniało, i mam nadzieję, że my tu wszyscy, jak siedzimy, zgodzimy się z tym, że my się do Poznania porównać nie możemy. Poznań to nie jest Grudziądz i nigdy Poznaniem nie będziemy. A zważywszy na to, co pan radny Wiśniewski Andrzej, powtarzam, powiedział, jest bardzo dużo do zrobienia i myślę, że doba panu prezydentowi Malinowskiemu, mam nadzieję, że wystarczy. Chciałbym jak gdyby rozszerzyć to uzasadnienie do tego wniosku, dlatego że ja myślę, szanowni państwo, do końca nie wszyscy mamy świadomość, w jakim mieście żyjemy. Ja chcę wspomnieć na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w zasadzie niedawno, całkiem niedawno sygnalizowała o tym, że miasto Grudziądz będzie mogło utracić płynność finansową, ma zagrożone uchwalenie budżetu. Jaka jest sytuacja grudziąckiego szpitala? Nie wspomnę, bo wszyscy mamy świadomość. Jest to olbrzymi balast, który ciąży nie tylko na Radzie Miejskiej, ale ciąży przede wszystkim na prezydencie tego miasta. Ja nie wiem, czy ten balast jest adekwatny do prawie najwyższej pensji, najwyższych zarobków, jakie są przewidziane dla prezydenta miasta. Z takim balastem równolegle nie można uzyskiwać największych dochodów. Pomijając już całą sytuację miasta, która jest w wielu aspektach, powiem szczerze, dramatyczna, nie rodzi perspektyw ani zatrudnieniowych. De facto na razie mamy pewne wirtualne propozycje, które mogą się ziścić za rok, może za dwa lata, mówimy tutaj o specjalnej strefie ekonomicznej, o planach. Zobaczymy, poczekamy na te setki nowych miejsc pracy i czy one de facto będą miały skutek dla mieszkańców dobra, mianowicie nie związane z najniższą pensją krajową, bo to jest rzecz bardzo, bardzo ważna dla mieszkańców, stąd też tak duża emigracja młodych ludzi do Europy Zachodniej, do pracy. Panie, nie to dobrze usłyszeliśmy. Na prezydenta nakładamy dodatkowe obowiązki, żeby wspólnie z dyrektorem szpitala sprawił, aby ten dług szpitala uległ zmniejszeniu, żeby nie było zagrożenia dla budżetu miasta, że w przyszłości trzeba będzie częściowo ten dług pokryć, tak? Ja rozumiem, że okej, że wszyscy się zgadzamy, że nakładamy takie obowiązki dodatkowe na prezydenta. Wiemy już, że prezydent jeździ do Warszawy, jeździ do marszałka, żeby pieniądze na refundację wydatków poniesionych na budowę nowych oddziałów szpitala się odzyskał, tak? Tak podobnie jak rzecz miała z oddziałem psychiatrycznym, 19 milionów złotych. I jeszcze mamy obniżyć wynagrodzenie. Czyli nakładamy dodatkowe obowiązki, ale obniżamy wynagrodzenie. Rządzi tym miastem od 8 lat. To zadłużenie i samego miasta i szpitala to jest jego dzieło. I teraz spłacił to, co zaciągnął, a my mu chcemy obniżyć pensję. No przecież to jest jakaś kompletny brak logiki. Ja gdzieś niedawno komentując to, miałem okazję, więc szkoda, że nie ma tutaj samego pana prezydenta, którego na prezydencie mówimy. Miałem okazję przeczytać, że jestem oderwany od rzeczywistości, bo nie wiem, jak ciężka jest praca prezydenta i jak wielka jest jego odpowiedzialność. Otóż właśnie, gdyby za tę pracę była jakakolwiek odpowiedzialność, to ja sam bym wnioskował, żeby ta pensja była 3 albo 5 razy większa. Ponieważ gdyby prezydent odpowiadał w taki sposób, że za popełnione błędy i tak dalej płaci z własnej kieszeni, jak chociażby za odszkodowania, które być może trzeba będzie wypłacić ludziom na Giberta i Żerowskiego,
to rzeczywiście na pewno pensji na coś takiego by nie wystarczyło, ale nie czarujmy się, takiej odpowiedzialności nie ma i takiej odpowiedzialności pan prezydent nie ponosi, więc nie czarujmy, nie mówmy ludziom, jaka to wielka jest odpowiedzialność, ponieważ tak naprawdę jedyna odpowiedzialność to jest odpowiedzialność przed Bogiem i historią, albo co najwyżej przed wyborcami. Dla informacji, w 2011 roku weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej urzędników za rażące naruszenia prawa. Więc mamy taką ustawę od 3 lat. Nie było jej rzeczywiście wcześniej, jak pan był prezydentem, ona w tej chwili jest. Każdy z urzędników, nie tylko prezydent, jeżeli wyda jakąś decyzję rażącym naruszeniem przepisów prawa, jest narażony na konsekwencje finansowe i majątkowe. Niestety ta konsumpcja środków unijnych nie byłaby możliwa, gdyby bez zwiększania poziomu zadłużenia miast i gmin. Oczywiście sytuacja Grudziądza nie jest sytuacją wyjątkową. Mogliśmy nie zrealizować pewnych inwestycji. W Grudziądzu mogła nie powstać się średnicówka. Ciekawe, jak Grudziądz by dzisiaj wyglądał. Ja myślę, że ta praca prezydenta Malinowskiego przez ostatnie 8 lat została dobrze oceniona przez mieszkańców. Prezydent Malinowski wygrał ten plan. To jest fakt. I tego nikt chyba tutaj nie podważa. Zatem w jakimś sensie stworzył dobre, czy razem stworzyliśmy, zbudowaliśmy dobre podstawy do dalszego rozwoju Grudziądza. To już dzisiaj widać. Wchodzą nowi inwestorzy, Grudziądz pięknieje, jest coraz bardziej atrakcyjnym miastem. To było tylko i wyłącznie możliwe przy absorpcji środków unijnych, niestety przy wzroście poziomu także zadłużenia. Jak pan wiceprezydent Marek Sikora pozwolił troszkę poszukać w internecie i odszukać uchwały Rady Miejskiej, która regulowała wynagrodzenie prezydenta i żebym nie był posądzony o stronniczość, to chciałbym powiedzieć, że prezydent, który wywodził się z SLD, pan Bożysław Taferski, w roku 20 lutego 2002 roku było ustalone wynagrodzenie, ono było wtedy raz na rok ustalane z uwagi na to, że dodatek specjalny był co roku na rok kalendarzowy ustalany i już nie będę operował kwotami, tak, ale to wynagrodzenie też było bliskie najwyższego wynagrodzenia. Pan dzisiaj radny przedtem w kadencji 2002-2006 Andrzej Wiśniewski także otrzymywał prawie najwyższe wynagrodzenie. Dzisiaj się zarzuca, no, że prezydent prawie będzie otrzymywał najwyższe wynagrodzenie, bo dla mnie to jest dziwne, bo możemy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jedni będą mówić, że to jest źle, inni, że to jest dobre, tu się miasto rozwija, tutaj się miasto nie rozwija, już to pozostawiam do oceny państwu radnym. Natomiast jedna rzecz mnie dziwi, że pan wiceprezydent Marek Sikora z taką ironią wykazywał, ile pan radny Andrzej Wiśniewski w swoim czasie zarabiał jako prezydent Grudziądza, a o ile się dobrze nie mylę, to chyba wtedy pan wiceprezydent był radnym i najprawdopodobniej głosował za tym wynagrodzeniem. Dziękuję bardzo.